Dzień dobry. Macierzyństwo to wielkie szczęście, o którym marzy wiele osób, ale wyobraźcie sobie, że nawet ono może przynieść naprawdę oszałamiające niespodzianki. Pewna kobieta urodziła trojaczki. Lekarz, który je odbierał, zamarł, gdy je zobaczył i powiedział, że szanse na to są jak 1 na 200 milionów. Ta rzadka ciąża odbyła się naturalnie. Bez pomocy ECO, gdzie bliźniaki i trojaczki, a nawet pięcioraczki zdarzają się dość często, ale tutaj było to potrójne szczęście i w dodatku naturalne. Ówczesna kobieta wychowywała już córkę, więc gdy zauważyła, że rano ma mdłości, łatwo domyśliła się, że jest w ciąży. Miałam straszne poranne mdłości i bolała mnie głowa. Umówiłam się na wizytę u lekarza. Badanie USG wykazało, że spodziewam się trojaczków. Był to dla mnie ogromny szok. Nikt w naszej rodzinie nigdy miał trojaczki, więc byłam bardzo zniechęcona. Mówi, matka wielu dzieci. Poród nastąpił 9 tygodni przed czasem, więc dzieci, wszyscy trzej chłopcy, byli bardzo słabi. Dwa z nich ważyły około 1,5 kg, a trzeci był o 100 gramów cięższy. Dzieci trafiły oczywiście na oddział intensywnej terapii w centrum perinatalnym, żeby dojść do siebie i przybrać na wadze. Do domu wróciły dopiero po 3 tygodniach, a szczęśliwa mama mogła wreszcie spojrzeć na swoje dzieci bez maszyn wspomagających oddychanie, kroplówek i innych urządzeń. Kiedy po raz pierwszy zobaczyła twarze swoich dzieci, nie mogła uwierzyć własnym oczom. Chłopcy wyglądali dokładnie tak samo. Kobieta nie mogła uwierzyć, że urodziła takie trojaczki. Wysłała więc dna swoich dzieci do laboratorium w celu analizy. Niewiarygodne, wyniki dna wykazały, że urodziła identyczne trojaczki. Eksperci szacują, że prawdopodobieństwo urodzenia takich dzieci wynosi 1 na kilka milionów. Synowie tej młodej matki są uważani za najmłodszych spośród wszystkich naturalnie urodzonych identycznych trojaczków. Byłam bardzo zaskoczona, nie miałam pojęcia, że okażą się dokładnie takie same. Jednak jestem jedyną osobą, która potrafi ich rozróżnić, a to się liczy. Mimo stuprocentowego podobieństwa chłopców, kobieta bez problemu odróżnia, kto jest kim. Jeden często krzyczy i jest najgłośniejszy, drugi jest spokojniejszy, ale też biega w amoku, a trzeci, Marek, w ogóle nie chce się dzielić. Moja córka szalenie kocha maluchy i nie jest w najmniejszym stopniu zazdrosna o mnie. Jednak i tak czasem trochę jej współczuję, bo musi wychowywać się z trzema braćmi naraz. Trojaczki potrzebują ponad 100 pieluszek na 7 dni, a pralka robi pranie 3 razy dziennie. Pudełko jedzenia dla niemowląt wystarcza im na kilka dni. Przed urodzeniem pierwszego dziecka kobieta chciała zostać pielęgniarką w klinice położniczej. Teraz, po urodzeniu tak niezwykłych dzieci, marzy o tym jeszcze bardziej. To taka niesamowita, prawdziwa, chwytająca za serce historia, przyjaciele. Mamie i jej maleństwom, dobrego zdrowia i wielu szczęśliwych dni życia. Co o tym sądzicie? Koniecznie podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach pod filmikiem. Przyjaciele, wspierajcie mój młody kanał polubieniami i subskrypcjami. Bardzo dziękuję za oglądanie i wspieranie mnie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach na kanale Polskie Historie. Moi drodzy widzowie, do zobaczenia.